o czym będę mówił. Mniej więcej co to jest mikromaus, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Hardware, jaki jest potrzebny, żeby zrobić takiego mikromausa, czyli po prostu ogólnie o hardware'ze, trochę o software'ze. Od czego zacząć? Opowiem trochę, pokażę jakieś zdjęcia o Japonii i zawodach w Japonii. Wykorzystam taką motywację, dlaczego warto zrobić mikromausa w konarze. Bo mam w prezentacji też trochę materiałów, jakie można użyć do zrobienia tego, głównie moje materiały. No i oczekuję dużo pytań, czyli question and answers. Po kolei, co to jest mikromaus? Zacznę od tego, jak wygląda labirynt. Struktura labiryntu jest mniej więcej taka, że mamy ścianki i słupki. Pomiędzy ściankami jest 180 metrów przestrzeni. Ścianki mają 12 metrów. Mówię to tylko dlatego, że robot musi się mieścić w tym zakresie. Musi się mieścić w labiryncie, nie może być większy. Dobra, to jest zdjęcie z Japonii i przedstawia jakiś przykładowy labirynt. Labirynt wygląda mniej więcej tak. I teraz po drodze. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle w tej konkurencji działać? Musimy dojechać do celu w jak najkrótszym czasie. Celem jest albo róg labiryntu, albo środek labiryntu. Startujemy zawsze z któregoś z rogów labiryntu. Trzeba znaleźć jak najkrótszą drogę do celu. Zmapować labirynt. To nie jest obowiązek, ale przydaje się zmapowany labirynt, przynajmniej część wiedza o tym, jak wygląda ten labirynt, żeby odpowiednio przemieszczać się po nim i na przykład znaleźć najkrótszą trasę. Więcej dokładnej informacji, jak wygrać, co trzeba zrobić, żeby wygrać w mikromausie, najlepiej przeszukać w regulaminach mikromausa. Pytanie, czy słyszycie mnie, jeśli wszystko jest w porządku? Okej. Okay. Wyraźnie. Super. Jeszcze to, dodam, że takie się wydaje trywialne ten rozmiar wymagany, ale legitnie na Robotic Arenie ostatniej ludzie mieli chyba tam, nie wiem skąd oni byli, z Azji jakieś, ale im się robot klinował w labiryncie za dużo. Tak, bo... Nie był Meksyk? Chyba to był Meksyk. Problemem jest to, że jak zrobimy, powiedzmy, robota, który ma 160 mm, to w momencie, kiedy będziemy obracać się, możemy się nie obrócić, bo na ukos to będzie, na ukos robot się nie będzie mieścił. Tak, dobra. Teraz trochę o hardware'ze. To jest zdjęcie mojego robota, żeby pokazać mniej więcej, jak wygląda taka konstrukcja. Widać moją myszkę? Bo nie jestem pewien. Tak, widać. Dobra, dobra. No to taki robot ma koła. Jak się można spodziewać, ma koła. Ma jakieś czujniki. Tutaj z przodu jest zestaw czujników. Te małe niebieskie to są dalmierze, te duże czarne są wdrukowane i w środku też są dalmierze. Powiedzmy, ma jakieś dwa silniki. Baterie, czyli to co standardowo. Roboty w mikromausie nie muszą być solidne, ponieważ w mikromausie to nie walczymy, nie zasuwamy też z jakąś ogromną prędkością przez ten labirynt. Ten jest płytki, na płytę cała mechanika, więc konstrukcja mechaniczna jest prosta. I ten robot, zrobiłem go 3 lata temu w sumie już chyba i ani razu mi się nie zepsuł, więc tak naprawdę dużo przyjemniejsze to jest pod tym względem, że możemy zrobić raz mechanikę, nie musimy się nią za bardzo przejmować i ona się nie rozwala co chwilę jak w LF-ie, czyli w Line Flowerze i w Sumo. To jest jakiś przykładowy robot z internetu, który wygrywał jakieś zawody chyba nawet w Japonii. Tak, Peter Harrison jest to znany twórca mikromausów. Widać, że ten robot jest trochę bardziej zaawansowany, ma 4 koła, co zwiększa nam przyczepność. Ma trochę lżejszą konstrukcję. Nie wiem, jakie silniki są zastosowane. Na pewno tutaj na środku znajduje się turbina. Turbina to jest silnik, który odsysa powietrze spod robota, dzięki czemu zwiększamy drastycznie przyczepność robota, ponieważ tak naprawdę docisk, tak jakbyśmy położyli na robocie więcej masy, ale bez zwiększenia jego masy, docisk jest zwiększony, dzięki czemu mamy większą przyczepność, większe tarcie na oponach i tak dalej. Najważniejsze części składowe, jakie musimy mieć, żeby ten robot działał, no to mniej więcej już to powiedziałem. Czujniki odległości, otoczenia, musimy widzieć ścianki, wiedzieć jak daleko od nich jesteśmy, orientować się, dlatego też przydaje się na przykład żyroskop, chociaż to nie jest wprost czujnik otoczenia. Co jeszcze może być czujnikiem otoczenia? No głównie czujniki odległości są czujnikami otoczenia. Czujniki określające pozycję i orientację robota. To wprost nie mamy czegoś takiego, co powie nam, gdzie jest robot w labiryncie. Nie mamy GPS-u, który nam powie, jesteś w tej kratce albo w tyle i tyle centymetrów od ściany, tylko musimy się orientować na podstawie ścian, czyli względem czegoś. No to tak naprawdę czujnikami określającymi pozycję i orientację robota, nie wprost, ale pośrednio, są czujniki odległości od ścianek. Poza tym możemy mierzyć zmianę pozycji, do tego służą czujniki inercyjne, żyroskop, akcelerometr, czyli kolejna pozycja trochę, czujniki przemieszczania się. Czujnikami określającymi pozycję i orientację robota są też enkodery, które dalej pozwalają zmierzyć zmianę pozycji, ponieważ nie mamy jakiegoś GPS-u, który by nam podał po prostu bezwzględnie pozycję, gdzie jesteśmy. Możemy mierzyć tylko zmianę pozycji.
Dodatkowe czujniki wewnętrzne, powiedzmy pomiar prądu na baterii, prądu jaki idzie na silniki, pomiar napięcia baterii i tak dalej. Nie wiem co jeszcze, może być dużo wewnętrznych czujników, które określają stan robota. Poza tym potrzebujemy koła, silniki, bateria i tak dalej. Napisałem to tak w skrócie, ponieważ no, jak mówiłem, dla prostego robota MicroMouse to nie jest tak istotne. Najważniejsze są czujniki porządne, a ta reszta jest po to, żeby robot po prostu jeździł, bo prosty MicroMouse tak czy jak nie będzie jakby bardzo szybko jeździł przez ten labirynt, ale no, są to rzeczy niezbędne i oczywiste, żeby robot się w ogóle poruszał, czy jakieś efektory, które pozwalają, żeby robot wykonywał jakieś operacje. Nie napisałem tu tego, ale ważne jest też jakiś interfejs użytkownika, ponieważ MicroMouse jest dosyć skomplikowany, przydają się takie rzeczy jak przyciski, diody, nawet wyświetlacz może ktoś zamontować, czy Bluetooth do komunikacji z robotem, dzięki czemu może łatwiej debugować problemy i na pewno mówić robotowi, co ma zrobić, albo odczytywać, co robot nam mówi. No i teraz więcej o czujnikach odległości. Używane są często dwa rodzaje czujników. Czujniki odbiciowe, para, dioda podczerwona oraz fototranzystor, czyli wysyłamy wiązkę światła w stronę ściany i mierzymy, ile tego światła wróciło. I to jest ważne, mierzymy ilość tego światła, to znaczy ile... można powiedzieć lumenów, czy ile po prostu odbiło się tego światła od tej ścianki. Mają prawie nieograniczoną częstotliwość pomiarów. Bez problemu można nim mierzyć odległość ścianki raz na, nie raz, tylko z częstotliwością 1000 Hz, czyli 1000 razy na sekundę. I są dokładne. Są dokładne, ale mają dużo, mogą być zakłócane przez wiele rzeczy. I wadami są nieliniowość, zależność i tak jak powiedziałem, zależność pomiaru od wielu czynników. To znaczy oświetlenie zewnętrzne, powiedzmy ktoś użyje lampy błyskowej, oświetla nasz labirynt jakaś lampa, która wydziela trochę podczerwieni, słońce wydziela bardzo dużo podczerwieni, to wszystko wpływa na pomiar i sprawi, że pomiar z naszego czujnika będzie różny w zależności od otoczenia. Jest to problematyczne, ponieważ oczekujemy, że czujnik, na przykład dla 10 cm, zawsze zwróci nam odległość, że jesteśmy odczytani 10 cm, a tak nie jest. Da się to zniwelować na przykład pomiarem różnicowym, czyli gdzie mierzymy natężenie światła zewnętrznego przy wyłączonej diodzie podczerwonej, a potem ją włączamy i znowu to mierzymy. Mierzymy ile światło dociera do czujnika odległości. Wtedy odejmując od siebie te dwa wyniki, powinniśmy dostać tylko wartość, ile światło dociera od ścianki odbitej, ponieważ odejmujemy od pomiaru wartość natężenia światła zewnętrznego, czyli otoczenia. Nie zawsze to pomaga, ale znacznie to pomaga na pewno przy tym rodzaju czujników. Dużo lepsze, pod pewnymi względami, okazują się ostatnio stosowania czujniki mierzące czas lotu światła, tak zwane time of flight. Na przykład podałem model czujnika VL53L1X. Są mniej dokładne, to znaczy mają dokładność powiedzmy milimetra, dwóch. Posiadają niską częstotliwość pomiarów, ale ich pomiary są liniowe i ciężko je zakłócić. Pomiar niezależnie od otoczenia, od obiektu, od którego mierzymy odległość, zawsze będzie ten sam. W jakichś granicach plus minus 1 mm, ale zawsze będzie ten sam. Jednak są dużo wolniejsze. Częstotliwość pomiarów dla tych czujników wynosi około 50 do 100 Hz maksymalnie. Idealna byłaby fuzja dwóch rodzajów czujników. To, co zapisałem, znaczy, że fajnie, najlepiej umieć użyć oba te rodzaje czujników i jakoś kompensować sobie wady jednego czujnika zaletami drugiego czujnika. Bo jednak one trochę tak działają, że jeden ma wady, które są kompensowane przez zalety drugiego czujnika. Ułożenie czujników odległości jest istotne też, ponieważ jeśli źle je ułożymy, to naprawdę one dużo nam informacji nie dadzą. Rozkład czujników odległości powinien umożliwić odpowiednie analizowanie otoczenia oraz skuteczne określanie pozycji platformy mobilnej w labiryncie. Co to znaczy? Na przykład, podaję tylko przykład, co było dla mnie jakieś problemy. Czujniki patrzące na boki nie powinny być ustawione prostopadle do kierunku jazdy robota. Zaraz wytłumaczę, o co tu chodzi na rysunku. Czujniki umieszczone z przodu robota, w sensie, że czujniki, które wykrywają ścianki, są z przodu robota, pozwalają na wcześniejsze analizowanie kolejnej kratki, ponieważ kiedy robot jedzie przez labirynt, przód robota pierwszy wjeżdża do kolejnej kratki labiryntu, dzięki czemu informacje o tym, czy na przykład po bokach w nowej kratce są ścianki, mamy wcześniej, niż gdyby czujniki były z tyłu robota. Jest to dosyć oczywiste, ale chciałem po prostu powiedzieć. I teraz o co chodzi z tym, że czujniki nie mogą być umieszczone prostopadle do kierunku jazdy robota? Chodzi o to, że w momencie, kiedy promień czujników patrzyłby na ścianki tak, jak pokazane jest na rysunku, zielone promienie,
Kiedy robot obraca się, będąc na środku kratki, nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy robot obrócił się w lewo, czy w prawo. W momencie, kiedy robot obróci się, powiedzmy, w prawo, czujnik, pomiar czujnika prawego wzrośnie, z lewego wzrośnie o tą samą wartość. I obracając się w lewo, będzie dokładnie tak sama sytuacja. Wtedy to jest stan niestabilny i żaden regulator nie jest w stanie powiedzieć tak naprawdę, w jakie, ani algorytm nie, jest potrafi, nie, nie potrafi przetłumaczyć zmiany pomiarów czy pomiarów czujników na pozycję robota. Jeżeli czujniki umieszczone, czujniki patrzą i są umieszczone delikatnie pod kątem, tak jak pokazany jest czerwony promień czujników, w momencie, kiedy obracamy się w prawo, promień, odległość na czujniku prawym maleje, a odległość na czujniku lewym rośnie. Dzięki temu możemy sterować, sterować obrotem robota tak, żeby wycentrować robota, kiedy odległość na czujniku prawym i odległość na czujniku lewym będą identyczne. Ktoś ma jakieś pytanie do tego? Tak? Sprytne. Nie słychać cię, Gosiu. Tak. Mówiłem, nie przeklinaj. Dobra. To jak naprawisz sobie dźwięk, to zapytaj. Nie słyszę cię. Albo na czacie. Znacz internal mikrofon w ustawieniach, jak używasz Ubuntu albo innego Linuxa w Sound, bo mi często też się przełącza, jak podłączam słuchawki i próbuję znaleźć mi jakiś dziwny mikrofon nieistniejący, a nie, nie jest defaultowo ustawiony na ten internal. Dobra, a teraz słychać? Tak, dobra. Słucham. On mi się sam wycisza, bo w sumie chciałam się zapytać o czegoś innego jeszcze wcześniej, jak mówiłeś. Mówiłeś o czymś takim, że te czujniki, jeden ma 50 Hz, tak? Pałelka? Tak. Dobrze pamiętam, a tamte są szybsze. No i kiedy ja robiłam tego mikromałca, zrobiłam z jednym i z drugim, i zastanawiałam się, jakie to ma znaczenie, że jest wolniejszy, no bo dalej to jest 50 Hz, to nie wystarczy? Okej, okay, wystarczy, tylko że w momencie, kiedy chcemy sterować na przykład silnikiem, pętla sprzężenia zwrotnego dla silników, powiedzmy, jest w granicach 500 Hz, 100 Hz, tak? I kiedy dane z czujników odległości będziemy mieli rzadziej niż dane, niż chcemy sterować silnikami niżej, to tak naprawdę nie wiemy, jak nimi sterować. I trochę to wpływa na to, jak ten robot się będzie poruszał. Kiedy dane z czujników będą przychodzić za rzadko, będziemy mieli za mało informacji, na przykład wprowadzimy robota w oscylację. Robot się będzie obracał w prawo, ale dane z czujników przyjdą za późno i obróci się już za daleko, i dopiero wtedy zacznie się obracać w drugą stronę. Będzie oscylował na przykład wokół pozycji zadanej. Oczywiście da się to zrobić jakimiś filtrami, ale jeśli robot się porusza szybko, to nie naprawisz tego jakimiś filtrami, uśrednianiem czy innymi sprytnymi sposobami. Oczywiście da się. Ja na przykład używam tych czujników VOL5-3, tylko tych czujników, ale mam algorytm, który jest trochę bardziej skomplikowany, ten filtr Kalmana, i on estymuje pozycję robota na podstawie zadanych wartości sterowań, czyli tego, co zadaje na silniki, a czujniki są wykorzystywane tylko po to, żeby sprawdzić, czy naprawdę dojechałem do tej pozycji, którą wyestymowałem sobie, i koryguję ją za pomocą czujników. Da się to zrobić na... A PIT tego nie robi? Nie PIT, bierze... PIT ma informację tylko bezpośrednio z jakiegoś, tak? U mnie wejściem na PIT jest wyfiltrowana pozycja za pomocą filtru Kalmana. Kiedy damy bezpośrednio wartość czujnika na filtr, na przykład tak jak pokazałem tutaj, możemy po prostu bezpośrednio różnicę między prawym a lewym czujnikiem możemy dać bezpośrednio na filtr PIT, który będzie obracał robotem, i regulować będziemy pozycję obrotową robota tak, żeby był dokładnie na wprost. I wtedy, jeżeli będziemy mieli wolne czujniki, a robot się będzie szybko obracał, będą tak naprawdę powstaną oscylacje, ponieważ robot obróci się w prawo, zobaczy, ok, obróciłem się za daleko w prawo, no to się obrócę w lewo i przeskoczy pozycję na początkową. Chyba że będzie się poruszał powoli, to wtedy to zadziała. Spoko. I to jest problem. Dlatego można użyć jakichś skomplikowanych, to nie jest skomplikowany algorytm, ale coś mądrzejszego, jak na przykład filtr Kalmana, który potrafi sobie poradzić z takimi rzeczami, estymując pozycję robota na podstawie wartości sterowań. Nie chcę mówić o tym, bo to się zamotam, nie przygotowałem jakichś slajdów na ten temat, ale da się sobie z tym poradzić, ale nie jest to takie łatwe. Na początek dużo prościej wykorzystać czujniki, które dają informacje o położeniu dużo częściej, a najlepiej to mieć wszystkie czujniki. Czujniki dokładne, wykorzystać w sytuacji, kiedy potrzebujemy zmierzyć, gdzie jest robot, a te czujniki właśnie, które są mniej dokładne, ale szybkie, wykorzystywać do tego, co tutaj pokazuję, żeby ustawić robota na wprost i jechać prosto. Dobra,
przejdę dalej. Tutaj jest pokazane w sumie to samo, co kiedyś pokazałem, przedtem pokazałem w mojej robocie, ułożenie czujników. Chciałem pokazać właśnie tak, jak Gosia powiedziała, że miałem zaplanowane na początku wiele czujników. Tu są te czujniki VL5-3 laserowe, po lewej, po prawej i na środku. A te takie śmieszne podwójne rzeczy to jest właśnie dioda czerwona i fototranzystor w parach, 6 takich par. Na początku wykorzystywałem tylko diody fototranzystory, właśnie dlatego, że nie umiałem obsłużyć tych czujników VL, ponieważ były dla mnie za wolne i potrzebowałem jakiegoś skomplikowanego algorytmu, a kiedy właśnie udało mi się opracować ten algorytm, który radził sobie z tym, że te czujniki są wolne, nie używałem już potem tych fototranzystorów i diod poczerwonych, chociaż teraz wróciłbym do tego, że wykorzystałbym wszystkie czujniki i robił fuzję pomiarów, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie jest to też takie proste, jak mówię, zrobić fuzję pomiaru. Jest trochę rzeczy po drodze, ale da się to wykonać i można na tym znaleźć trochę rzeczy w internecie, ale nie będę teraz o tym mówił. To nie jest podstawa trochę. Dobra, są jeszcze czujniki określające pozycję i orientację robota. Nie znamy czujników, tak jak mówiłem, nie ma czegoś takiego jak GPS w labiryncie, który by nam powiedział, gdzie jest robot, dlatego musimy bazować na podstawie czujników, które dają nam zmianę pozycji, czyli enkodery, akcelerometr, żyroskop oraz wiedzy o tym, gdzie wystartowaliśmy. Oczywiście jeszcze możemy korzystać z wiedzy o tym, jak zbudowany jest labirynt i o tym, że robot porusza się w tym labiryncie, więc możemy zakładać, że jeżeli startujemy, to po lewej i po prawej powinna być ścianka, mierzyć odległości do nich. Ale to dalej daje nam wiedzę lokalną, nie pozwala nam na stwierdzenie, w którym miejscu labiryntu jesteśmy. Możemy być w każdym miejscu labiryntu, ponieważ w każdym miejscu labiryntu są takie same ścianki. Dlatego musimy pamiętać, gdzie wystartowaliśmy i o ile się przesuwamy od startu. Czujniki przemieszczenia to enkodery. One są konieczne. Pozwalają na sterowanie odpowiednio silnikami, tak żeby jechać z zadaną prędkością. Pozwalają mierzyć, ile przejechaliśmy. Czyli powiedzmy, kiedy powiemy robotowi, żeby przejechał metr, przejedzie metr. Nie więcej oczywiście, bo to wszystko jest plus minus. Żyroskop pozwala mierzyć prędkość obrotową. Przydaje się, kiedy robot jedzie szybko w zakrętach, czyli pozwala nam określić, ile robot się obrócił. Kiedy w zakrętach enkodery nie zawsze się sprawdzają z pewnych powodów, to żyroskop daje nam lepszą informację o tym, ile się obróciliśmy, zwłaszcza jak się szybko obracamy. Żyroskop działa najlepiej, kiedy się obracamy szybko, o dziwo. Akcelerometr pozwala mierzyć przyspieszenia, ale pomiar przemieszczenia za pomocą akcelerometru nie jest prosty. Pozwala mierzyć przyspieszenia i jego wykorzystanie akcelerometru nie jest proste, ale czasem się może przydać. Na przykład możemy zmierzyć, kiedy uderzyliśmy w ściankę, ponieważ będzie nagle duże przyspieszenie oznaczające uderzenie. Dobra, to teraz te rzeczy, które są według mnie nieistotne. Mam pytanie. Czy jest jakaś oznaczająca różnica, tak? Rozumiem, między akcelerometrem a żyroskopem. Tak. Akcelerometr mierzy przyspieszenia liniowe, to znaczy w osi X, Y, Z, a żyroskop mierzy przyspieszenia kątowe. Nie przyspieszenia, tylko prędkości kątowe, sorry. Okay. Żyroskop mierzy prędkości kątowe, czyli obrót, tak naprawdę. Dlatego powiedziałem, że w zakręcie żyroskop się przydaje, bo pozwala mierzyć, jak robot się obraca. Akcelerometr pozwala zmierzyć, jaką prędkością przyspiesza. To znaczy na przykład, jak przyspieszasz autem, to czujesz siłę, która cię wgniata w fotel i to właśnie zmierza akcelerometr. Ale ciężko z tej informacji dowiedzieć się, ile przejechałeś, ponieważ trzeba robić podwójne całkowanie, które wprowadza bardzo, bardzo dużo błędów. Można tę informację użyć, ale dalej trzeba mieć algorytm, który potrafi zrobić fuzję informacji, fuzję danych i wtedy to się przydaje. Ale ja na przykład akcelerometru jeszcze nie wykorzystałem, nie miałem takiej potrzeby. Dobra, to teraz elementy, które według mnie są mniej istotne, czyli koła, silniki, baterie i tak dalej. Roboty typu MicroMOS nie są wymagające pod względem zapotrzebowania na moc lub potrzebnej wytrzymałości konstrukcji, tak jak mówiłem, więc oczywiście trzeba się do tego przyłożyć i zwrócić na to uwagę, ale jednak najbardziej te roboty są pod względem sensorycznym. Jedna rzecz, która się przydaje, jest wydajny mikrokontroler, FPU, czyli Floating Processor Unit, czyli część procesora, która pozwala liczyć hardware'owo operacje zmiennoprzyjmkowe. Dużo peryferii, wysokie taktowanie. Może przesadzam, ale na początku prościej jest, nie musisz się przejmować optymalizacją kodu, tylko pisać nie byle jak, ale algorytmy mogą mieć dużą złożoność, mogą się długo liczyć, na mocniejszym procesorze będą się wykonywać lepiej. Dużo peryferii, dlatego że w jednym z moich mikromausów wykorzystałem około 100 nóżek, czyli prawie wszystkie, jakie miał procesor i chyba z 6 czy 7 timerów.
Oczywiście dużo rzeczy miałem tam napakowane, ale jednak MicroMouse ma najwięcej różnych peryferii, które potrzebuję pod peryferii i czujników, elementów wykonawczych, które trzeba podłączyć. Konstrukcja mechaniczna. Możemy określić jakieś główne cechy dobrej konstrukcji, czyli skupienie masy w środku obrotu, wtedy robot szybciej się obraca w miejscu czy na zakrętach, nisko położony środek ciężkości, to jest zawsze dobre dla pojazdów mobilnych, możliwe małe wymiary, im mniejszy robot, tym lepsze możliwości, możemy ścinać zakręty, możemy szybciej się przemieszczać, możemy poruszać się na ukos, cokolwiek to znaczy, chodzi o to, że możemy ścinać jakby zakręt i jechać przez niego na ukos. Duża przyczepność, nawiasie dopisałem turbina, zaraz wspomnę, co to jest turbina i dlaczego o tym mówię. Fizyczna możliwość uzyskania dużych przyspieszeń i prędkości. No, ważne, żeby nie wkopać się na przykład na to, że damy do robota silnik z dużą przekładnią, który jest silny, ale maksymalna jego prędkość to będzie pół metra na sekundę. Na początek to jest ok, ale później, kiedy będziemy musieli przyspieszyć, no to jest za mało. Wymaga się dokładnego poruszania się po labiryncie. Dokładne to znaczy, nie możemy mieć silników z ogromnymi luzami na przekładniach, mało dokładnych enkoderów. Przydałoby się na przykład na enkoderach przynajmniej 500 impulsów na obrót, 1000, to jest taka sensowna wartość. 2, 4, 6 kół, dlaczego? Różne są podejścia, 2 koła na początek są najprostsze, 4 koła wprowadzają pewne problemy, 6 i 8 kół tym bardziej, dlatego na początek łatwiej zrobić robota, który ma po prostu 2 koła, jest prostszy mechanicznie, no i prościej też się nim jeździ. Tips and tricks, to jest takie kategoria, które chciałbym powiedzieć o tym, co się dowiedziałem na przykład w Japonii. Najlepsze konstrukcje poruszają się na 4 kołach. Jest to skomplikowane mechanicznie, ale zwiększa przyczepność. Jednak najwięcej daje turbina. Co to jest ta turbina? Turbina to jest, pokażę po prostu na zdjęciu, element w robocie, tutaj na środku, który odsysa powietrze spod robota. I teraz, topowe konstrukcje w Japonii używały turbiny, ale zbudowanej w innym stylu niż to często używane w Line Followerze. Używają coś, co nazywa się centrifugal fan. Oni drukują je w 3D, czyli używają technologii druku 3D i napędzają małą silniczkę, DC często, czyli nie to, co używamy często w Line Followerze, czyli ogromna turbina, która pożera 10 W energii. Zrobili to dużo sprytniej. Dodatkowo pod robotem jest zrobiona uszczelka. Oni wykorzystywali taśmę, którą nazywali Magic Scotch Tape. Można ją znaleźć chyba nawet na Allegro albo na eBayu. Jest to taka taśma, która jest dosyć śliska, dzięki temu, kiedy zrobimy pod spodem, pod robotem taki fartuch, uszczelkę, która łączy, to jest może złe określenie, ale pozwala na przyleganie podłoża pod robotem do tej uszczelki, ślizga się po nim, bo jest śliska. Uszczelka ta działa jak poduszka po poduszkowce, ale w drugą stronę, zmniejsza ciśnienie pod robotem, dzięki czemu nie jest wymagana tak mocna turbina. Japończycy na tych małych turbinach uzyskują nawet 200 gram docisku, gdzie w Line Followerach my uzyskujemy 50, 60 do 100, chyba że mamy naprawdę potężną turbinę. Tutaj pokazany jest ten robot, który ma 8 kół. On też wygrywał jakieś zawody w Japonii, chyba bym nawet go widziałem. I właśnie on posiada taką turbinę. Tu jest akurat na silniku bezszczotkowym, ale tak, i pokazane jest, jak po prostu do góry nogami ktoś go obrócił i zrobiłem screenshot z YouTube'a, chciałem pokazać właśnie, jak to wygląda ta uszczelka. Pod spodem jest zrobiony taki śmieszny fartuch, który pozwala właśnie na to, że między podłożem robota, między podwoziem robota, a podłożem jest uszczelka, która sprawia, że turbina nie musi wysysać ogromnej ilości powietrza, musi tylko zmniejszyć ciśnienie. Turbina wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest jedyny sensowny obrazek, jaki znalazłem. Chodzi o to, że ta turbina kręcąc się wyrzuca powietrze na zewnątrz, czyli dlatego siłą centrifugal, ponieważ wykorzystuje siłę ośrodkową. Na Wikipedii jest całkiem fajna animacja, bo właśnie sobie włączyłem. Okej. Okay. Można użyć Wikipedii. Nie wiem, czy to jesteś w stanie to. Nie za bardzo jestem w stanie to tworzyć, musiałbym przełączyć się na przeglądarkę, ale to każdy umie użyć. Jestem w stanie napisać tutaj na tym kanale tak. Centrifugal fans, każdy pisuje. Tak. To nie powinno być trudne. Tak to wygląda po złożeniu. Przez ten środek wciągane jest powietrze i wyrzucane na zewnątrz dookoła. Chociaż tam na Wikipedii ona jest jakby w jednym miejscu ma. Tak. I to jest właśnie ta różnica, bo są różne typy tych centrifugal fan, a to chodzi o to, żeby ten wiatrak, nie wiem jak to nazwać, wirnik, wciągał powietrze środkiem, czyli był przyłożony jakby do. Tutaj jest przyłożony otwór w robocie, podwoziu robota i wyrzucał powietrze na zewnątrz dookoła. Spróbujcie może takie turbiny nawet w Line Followerach użyć. One są dużo, dużo bardziej wydajne. No i ważna jest ta uszczelka pod robotem. Ona daje w sumie najwięcej. I
z tego, co słyszałem od ludzi, którzy mieli na tych zawodach w Japonii, oni już zyskują około 200 gram, nawet chyba 300, ktoś mówi, docisku, co jest dużo, dużo więcej niż te turbiny, które my używamy. Dobra, teraz chciałem trochę powiedzieć o oprogramowaniu. I tak, dobre oprogramowanie zaczyna się od dobrej architektury. MicroMouse wymaga całkiem sporo oprogramowania do działania, dlatego polecam, i ja do tego też tak podszedłem po refaktorze na początku niezbyt, architekturę zrobić warstwowo. Dlatego przedstawiam ją w ten sposób, że taki MicroMouse powinien posiadać obsługę hardware'a, czyli ta najniższa część architektury, która zawiera obsługę fizycznych elementów robota, silników, czujników, akcelerometrów, żyroskopu, nie wiem, migania diodami i tak dalej. Sterowanie silnikami, tutaj może zawierać się na przykład pętla PID, która steruje prędkością czy pozycją silników. Na górze, warstwa wyżej, to oczywiście to jest tylko w mojej opinii, ale jak ktoś woli. Profile prędkości, generator trajektorii, czyli jest to planowanie w przestrzeni fizycznej XY. Na przykład możemy zadać trajektorię, trajektorią jest na przykład jazda po prostej. I ten profil prędkości, generator trajektorii generuje potrzebne prędkości i trajektorie, które zadaje do sterownika silnikami, i to sterownik silnikami już martwi się tym, żeby silniki jechały z daną prędkością, która jest zadana przez generator trajektorii. A sterownik silnikami obsługuje już hardware, dlatego pokazałem to jako warstwy, które schodzą, które tłumaczę od spodu akurat. Lokalizacja, interpretacja danych czujników, jest to też ważna warstwa. Reprezentacja labiryntu, rozszukanie najkrótszej trasy, planowanie w topologii labiryntu. Dlaczego w topologii labiryntu? To znaczy, to jest poziom abstrakcji wyżej, gdzie mamy przedstawiony labirynt jako zestaw kratek, czyli zestaw pól w labiryncie, czyli 16 na 16 pól labiryntu. I teraz, kiedy znajdziemy najkrótszą trasę, wyznaczamy ją na przykład jako sekwencję pól, jakie musimy przejechać po labiryncie, i wrzucamy ją na generator trajektorii, który na podstawie informacji z warstwy wyższej, czyli szukanie najkrótszej trasy w labiryncie, generuje trajektorię, która składa się na przykład z odcinków prostych i obrotów w miejscu. I tym, na podstawie tej trajektorii możemy przejechać labirynt. No i potem jest sterowane są silniki, obsługiwany hardware. Czyli, tak? No fajnie to jest rozpisane, chyba tak podobnie teraz próbowałem robić tego teraz, no dawno, ale czyli jeżeli na przykład sobie generujesz te trajektorie, nie, to do generowania trajektorii i reprezentacji labiryntu to wszystko jest, powiedzmy, abstrakcyjnie, tak trochę idealnie, powiedzmy. Tak. I dopiero sterownik silnikami będzie nieidealny, bo on będzie tam tak jakby gonił piłeczkę i zostaje w tyle. Tak, czyli dlatego później ta lokalizacja to tak. Tak, ale to jest abstrakcyjne planowanie. To, co tutaj pokazuje, to jest architektura trochę taka abstrakcyjna ogólnie. Później powiem o pętlach sprzężenia zwrotnego. To, co ty mówisz, jest istotne, tak? Dlatego tu po środku jest strzelona warstwa lokalizacja, interpretacja danych czujników, ponieważ tak naprawdę ona odczytuje na przykład, gdzie jesteśmy, i na tej podstawie można przejść informacje do sterownika silnikami, czy ja miałem jeszcze dodatkową warstwę. Nie przedstawiłem tutaj wszystkiego, co jest w robocie, tylko trochę taką abstrakcję. To, co mówisz, Jędrzej, wspomnę później. Okay. I na przykład na podstawie warstwy lokalizacji możemy powiedzieć, że nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być, czyli trzeba skorygować, i profil prędkości może dodać korekcję do generowanej trajektorii. Korektę. Dlatego ta warstwa jest tak trochę pomiędzy, śmiesznie. Dobra. Wyżej mamy logikę robota, czyli musimy powiedzieć, że ma dojechać w labiryncie. Czyli to jest ta warstwa, która już mówi, startujemy, jedziesz do środka labiryntu, jesteś w środku labiryntu, no to wróć. Czyli taka logika robota, która steruje wszystkimi warstwami poniżej. Tak naprawdę ona wystarczy, że się komunikuje tylko z warstwą planowania w topologii labiryntu, a ta warstwa komunikuje się już niżej. Jest to tak trochę taka architektura warstwowa, jak ktoś lubi nawiązania do Shreka, to cebula. No i w sumie tak. Dodatkowo przydatne są dodatkowe moduły służące do na przykład komunikacji z robotem. Ciężko je umieścić w tej architekturze, one są z boku, pomagają na każdym etapie. Na przykład możemy zrobić moduł do komunikacji, który pozwala na debugowanie, wysłanie na przykład wiadomości po Bluetoothie do komputera, żeby zobaczyć, jaki jest stan czegoś. To już jest wedle uznania i można tego dodać mnóstwo. Na przykład ja dodałem odczytywanie danych z karty SD, obsługę muzyki i puszczałem muzykę z robota. Dobra, i teraz jest tutaj to, o czym mówisz, Andrzej. Przedstawiłem to jako schemat blokowy, gdzie mamy tak naprawdę dwa wejścia. Jednym wejściem jest zadawanie w celu w labiryncie, czyli to jest nasza logika robota, i po prawej pomiar danych czujników.
jak widać, pomiar danych z czujników jest przesyłany do eksploracji labiryntu, ponieważ musimy odczytać z czujników, czy są ścianki w danym polu, żeby zmapować labirynt. Też oczywiście na tym schemacie nie jest zamieszczone wszystko, jest to bardzo ogólne. Na przykład nie zrobiłem tu żadnej pętli, która pokazuje, jak jest mapowany labirynt. Dobra, ponadto pomiar danych czujników wrzucany jest do algorytmu lokalizacji. I teraz, schodząc tutaj z góry, teraz odwróciłem trochę tą architekturę, schodzimy z góry, mamy zadawanie celu w labiryncie, eksplorację labiryntu, potem algorytm zalewania, który wyznacza kroki potrzebne do dotarcia do celu, potem tłumaczenie sekwencji ruchów na odcinki proste i zakręty w postaci trajektorii, czyli to się przedstawia dokładnie na to, co mówiłem przed chwilą. Potem to jest rzucane na ten generator trajektorii, z generatora trajektorii do profilera prędkości, czyli profiler prędkości oraz pozycji, generowanie prędkości w układzie lokalnym robota i pozycji zadanych w układzie globalnym labiryntu według zadanych trajektorii. I potem to wszystko łączone jest w algorytmie Samsona śledzenia zadania trajektorii, dzięki czemu mamy informacje z jakby przeszukiwania labiryntu, gdzie powinniśmy jechać, która wyznacza jakąś trajektorię, dobra, jedź teraz prosto, ale mamy też pomiar czujników, który mówi, okej, ale zboczyłeś trochę z trasy i na podstawie tych dwóch informacji możemy śledzić zadane trajektory, czyli delikatnie skorygować sterowania zadane na silniki tak, żeby jechać po tej trajektorii, nawet jeżeli trochę zboczyliśmy, żeby na nią wrócić. Dlatego to się nazywa śledzenie zadanej trajektorii. Na podstawie informacji z czujników, a trajektoria przychodzi z naszej logiki robota, takiej abstrakcyjnej trochę jazdy po labiryncie. No i informacja o tym, ze śledzenia zadania trajektorii wychodzi informacja, jak mają się kręcić koła, które już wchodzą na sterownik silników. To jeszcze zapytam. Tak. Profile prędkości oraz pozycji, generowanie prędkości w układzie lokalnym i pozycji globalnej. To rzeczywiście generujesz prędkości, tak? W sensie, tak. Generuje prędkości od czasu. Prędkość od czasu? Okej, okay, no. Inaczej, chodzi o to, że w każdym co 100 milisekund zadaje, sorry, co 2 milisekundy, czyli 500 Hz zadaje nową prędkość na koła. A, czyli ty nie zadajesz pozycji. Pod spodem pętla sterowania zadaje pozycję. Czekaj, czyli... Tu generuje prędkości, ale robiąc całkę z prędkości, dostaje pozycję, więc... No tak, tak, ale czyli ty masz PID-a założonego na pozycję. PID jest założony na pozycję, tak, tutaj PID jest założony na pozycję, ale wszystkie warstwy wyżej operują na prędkości, ponieważ w robotyce tak trochę się przyjęło i jest łatwiej większe rzeczy przeliczyć na prędkości, ponieważ my nie mamy pozycji bezwzględnej, tylko operujemy na zmianach pozycji. W robotyce robotów mobilnych tak się zakłada. Czyli tak jakby masz ten profil prędkości pozycji, to jest coś takiego, że on generuje te prędkości, a potem jakby powiedzmy, że drugi bloczek cały czas to całkuje, tak? Pętla sterowania prędkością i pozycją kół całkuje to sobie przed zadaniem pozycji. Aha, czyli ta pętla, dobra. Tak, wiesz co, tak naprawdę jest to nieważne, gdzie to zrobisz. Tak, algorytm Samsona dostaje jeszcze prędkości, wyrzuca nowe prędkości na przykład z jakąś korektą, że nie powinieneś jechać prosto, tylko obróć się delikatnie, czyli dodaje delikatną prędkość obrotową do tego, żeby skorygować naszą, żebyśmy wrócili na trajektorię zadaną, bo zboczyliśmy, ale pętla sterowania prędkościami opędza sobie już to na pozycję całkując i pamiętając. W sensie nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze, ale u mnie chyba było tak, że algorytm Samsona po prostu przesuwał pozycję, więc... Wychodzi dokładnie na to samo, tylko w innej przestrzeni to robiłeś. Czyli jakby on już był po prostu mniejszy. Tak, tylko prościej mi się to liczyło na prędkościach, ponieważ wszystkie algorytmy w opracowaniach naukowych są opisane w ten sposób. Okay. Łatwiej przenieść, to wtedy dzięki temu, robiąc to na takich warstwach, mogę pod spodem zamienić ten sterownik silników, na jaki chcę i nie obchodzi mnie to. Tak, powinien też o tym wspomnieć, w architekturze i w ogóle w programowaniu często najważniejsze są interfejsy, więc można wyszczególnić interfejsy pomiędzy tymi bloczkami, a potem je dowolnie podmieniać. No to ma sens. Tak, dobra. To idę dalej. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dobra, nie. Teraz powiem mniej więcej o takich jakby ważnych aspektach w tym oprogramowaniu, jakie można zrobić. Jest coś takiego jak przeszukać labirynt. Jest najprostsza metoda i bardzo skuteczna, w sumie wszyscy z niej korzystają, bo nie ma nic lepszego, prostszego. Oczywiście są dużo bardziej skomplikowane algorytmy, ale wymagają więcej efortu. A Dijkstra? Próbowałeś? Nie próbowałem Dijkstry, ale Dijkstra jest skomplikowana, ponieważ mielibyśmy tutaj ogromny graf. I tak naprawdę nie ma dla mnie sensu. Ale flat nie jest optymalny, to znaczy...
Klatwie chyba znajduje najlepszą trasę. Znajduje na krótszą w przestrzeni kratek. Ale co jeżeli ja muszę zakładać, że przeskok z jednej kratki do drugiej jest na przykład inny, bo tu jest zakręt. Aha, ale to mógłbyś to teoretycznie w Flatfillu. Tak, zrobiłem to we Flatfillu też. Aha, no okej. Okay. Dobra, chcę powiem... Nie, po prostu chodziło mi o to, że nie wiem, czy jest coś lepszego niż Flatfill. Flatfill jest optymalny, zakładając, że każda przeskok między kratkami zawsze jest tej samej wagi. Aha, okej. Okay. Ale tego nie jestem pewien, to trzeba było sprawdzić. Bardzo możliwe, że jest właśnie optymalne. Dobra, ale wracając, zaczynam od podstaw mówić też, żeby nie zagłębiać się w jakieś takie trudne dyskusje. To tak, jest coś takiego jak do przeszukiwania labiryntu, jest coś takiego jak algorytm zalewania, tak zwany flatfill, czyli powódź, czyli zalanie, który bazuje na tym, że możemy do labiryntu wlać taką wirtualną wodę i powiedzmy, że zaczynamy ją wlewać tutaj, gdzie jest jedynka. Przepraszam, kliknąłem. Tutaj, gdzie jest jedynka. Ta woda rozlewa się dookoła wszędzie, w każdym kierunku na krzyżu, tam gdzie może, czyli tam gdzie nie ma ścianki. Czyli widzimy, że obok są już dwójki. Tutaj pojawia się trójka, potem wlewa się dalej, jest czwórka, piątka, szóstka i tu widzimy, że rozlewa się w prawo i w dół. I tak po całym labiryncie się rozlewa i zalewa wartościami. Przy każdym przeskoku dodaje do wartości 1. Dzięki czemu, na przykład powiedzmy, że teraz chcemy dojechać do tego miejsca, czyli do jedynki, bo zawsze tam, gdzie zaczynamy wlewać wodę, tam chcemy dojechać. Z tego miejsca, lewy, prawy, lewy dolny róg zawsze jest z reguły startem labiryntu. I teraz idąc po wartościach malejących, znajdziemy najkrótszą trasę do celu. Czyli idziemy 22, 27, 20 i tak po kolei 16, 15. I tu widzimy, że tutaj idąc dalej wartość by wzrosła, więc idziemy 14. Kolejna najmniejsza wartość jest 13, 12, 11, 10 i dojeżdżamy do celu. Jest to bardzo prosty algorytm. I teraz można go przedstawić iteracyjnie, trzeba wykorzystać rekurencji. Wykorzystanie rekurencji jest tak naprawdę złe i nie znajdziemy najkrótszej drogi, jeżeli zalejemy labirynt rekurencyjnie. Chyba, że zrobimy to oczywiście sprytnie. Nie będę teraz mówił o implementacji, jak to zrobić. Nie jest to też super trywialne, ale też nie jest w ogóle trudne. Dobra, czy ktoś ma jakieś pytanie do tego? Jest to bardzo prosty koncept. Ale skuteczny. Dobra. Czyli zakładamy jeszcze, że na samym początku znamy w ogóle, jak wygląda nasz labirynt, tak? Znamy jego wygląd. Nie, nie określiłem, w sumie trochę to pominąłem. Nie, na początku wiemy, że jest pusta mapa. I musimy w jakiś sposób przejechać ten labirynt, zeskanować. Najprostszym sposobem, jaki w sumie stosuję, sorki, i jest skuteczny, to jazda po tym labiryncie, jakby nie było żadnych ścianek, do momentu, że napotkamy jakąś ściankę i wtedy znowu, mając nową informację na temat labiryntu, czyli dowiedzieliśmy, że jest na przykład, odkryliśmy już ten fragment labiryntu, ten malutki fragment labiryntu, który pokazuje, od nowa go zalewamy i od nowa wyznaczamy trasę. Jeżdżąc w ten sposób po labiryncie, w końcu dotrzemy do tego celu. Czyli w momencie, kiedy doda się kolejna nowa ścianka do mapy, czyli odkryliśmy nową ściankę, od nowa go przeszukujemy, od nowa wyznaczamy najkrótszą trasę. To jest jedna z metod jeżdżenia po labiryncie odkrywania. Można równie dobrze po prostu wszędzie, czyli zrobić algorytm, który wjedzie w każde możliwe miejsce i na przykład czyli startujesz tutaj, nie masz żadnej wiedzy o labiryncie, można sobie wyobrazić, że on jest pusty, przejeżdżasz pole do przodu, bo wiesz, że tam możesz, bo nie ma tam ścianki, znowu patrzysz, dookoła są ściany, nie? No to jadę tam, gdzie mogę, w pierwsze na przykład możliwe miejsce, gdzie mogę jechać, czyli znowu do przodu i tak dalej, aż w końcu przejedziesz cały labirynt. Okej. Okay. Czyli oprócz tego, ten algorytm zalewania zakłada, że znamy część albo trochę labiryntu, albo cały labirynt. Jeżeli zrobimy zalewanie na pustym labiryncie, to dostajemy trasę, która idzie w sumie tak i w dół, czyli po takich prostych. I możemy z nią spróbować pojechać, ale w pewnym momencie tej trasy zobaczymy, że nie możemy dalej jechać i musimy znaleźć... Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby ten labirynt najpierw odkryć. W sumie trochę to pominąłem, ale... Ale okej, okay. Po to są pytania. Inny algorytm wyznaczania drogi, czyli jak dotrzeć do celu, to jest na przykład algorytm prawej i lewej ręki. Jeżeli będziemy jechać po labiryncie, zawsze mając po prawej stronie ściankę, jeżeli labirynt jest odpowiednio sformułowany, czyli na przykład start i meta są w przeciwległych rogach, zawsze znajdziemy drogę do celu. Ta droga nie będzie najkrótsza, będzie czasem bardzo długa, ale znajdziemy w końcu drogę do celu. Algorytm zalewania z wagami, czyli to, co mówi Jędrzej. W momencie, kiedy na przykład robimy zakręt, możemy
karać za zrobienie zakrętu, bo robot robiąc zakręt na przykład się musi zatrzymać i obrócić. I kiedy robimy zakręt, możemy na przykład dodać 2, a nie 1. Powoduje to pewne swoje problemy. Łatwiej to rozwiązać po prostu w momencie, kiedy robimy zalewanie, najpierw idąc w kierunkach prosto. Wydaje się to dziwne, ale da się to zrobić. Nie będę się zagłębiał, ponieważ tu już są zagwozdki mocne. Jeszcze są, ale to co też wspomniał Krzysiu, algorytmy oparte na grafach, na przykład A z gwiazdką, Dijkstra i tak dalej. One są trochę bardziej skomplikowane, ale najgorsze jest to, że one są skomplikowane pamięciowo. Potrzebują dużo pamięci do działania i często nie jest tak łatwo w prosty sposób, mając do dyspozycji embedded, czasem C, ale lepiej korzystać z C++, przedstawić te grafy. I często algorytmy są jednak jeżeli ktoś chce i chciałby, to można spróbować za pomocą grafów to przedstawić. Na przykład algorytm A z gwiazdką, trochę bawiłem się, żeby to zrobić, pozwalałby na znalezienie najkrótszej drogi nie pod względem odległości, ale pod względem tego, ile zajmuje czas przejazdu, bo można po prostu liczyć nie kratki do celu, ale ile zająłby przejazd przez daną kratkę. Uwzględniając to, że jak mamy odcinek prosty, to możemy się bardziej rozpędzić. Więc tak, można spróbować też takiego algorytmu użyć, ale jest to dużo, dużo trudniejsze. Algorytmy wykorzystywane przy czujnikach. Wspominałem o tym, to są trochę takie zajawki, co możemy zrobić. Pomiar różnicowy wykonania to jest fototranzystora, czyli to, co mówiłem, że możemy mierzyć światło otoczenia w momencie, kiedy wyłączymy naszą diodę czerwoną, dzięki czemu wiemy, jak mocne są zakłócenia dookoła i przy pomiarze od pomiaru odejmujemy te zakłócenia, dzięki czemu powinniśmy dostać samą wartość pomiaru. Można kompensować dryf żyroskopu, ponieważ żyroskop w momencie, kiedy nawet kiedy robot się nie obraca, zwraca jakąś wartość niezerową, losową i w momencie, kiedy zostawimy tego robota i będziemy całkować cały czas tą prędkość kątową, robot jakby powoli się będzie obracał. Można to kompensować za pomocą termometru, ponieważ ten dryf jest mocno uzależniony od temperatury. No i filtr Kalmana, który służy do fuzji danych sensorycznych. Jak możemy określić lokalizację robota w labiryncie, nie używając jakby skomplikowanych algorytmów? Możemy się trzymać środka korytarza, czyli stałe odległości od bocznych ścianek. Jest to, co przedtem pokazywałem, mniej więcej jak się robi. Możemy się kalibrować przy podjeżdżaniu do ścianki. To znaczy, w sumie zaraz będę to przedstawiał na rysunkach, więc nie będę teraz o tym mówił bardziej szczegółowo. Możemy podjeżdżać tyłem robota do ścianki, co jest wydaje się głupie, ale możemy na siłę spróbować wjechać robotem w ścianę, na przykład płaskim tyłem robota i wtedy będziemy wiedzieli, że tak, dotykamy tej ścianki, jesteśmy w tym miejscu i jesteśmy prosto, ponieważ takie na siłę wjechanie w tą ściankę nas wyprostuje. Często ludzie to robią i jest to dosyć skuteczne, bo pozwala jakby co jakiś czas wyzerować tą pozycję i dostać dokładną informację, tak, jesteś w tym miejscu, dotykać tyłem ścianki. Znajdowanie punktów charakterystycznych, jak krawędzie ścian, czy rogi labiryntu, miejsca, w których wiemy, że tak wyglądają. Możemy określać orientację przez pomiar odległości do bocznych ścian. To jest dosyć oczywiste. No i możemy robić fuzję danych z czujników i znajomości labiryntu. Do czego na przykład służy filtr Kalmana? Fuzja oznacza, że wykorzystujemy informacje z wielu źródeł. Czyli tak, co oznacza trzymanie środka korytarza? To znaczy, że tak jak pokazywałem wcześniej, możemy mierzyć odległości z prawej i z lewej strony i starać się tak sterować silnikami, żeby wykorzystując na przykład pętlę PID, żeby trzymać się środka. Dzięki czemu w jednej osi uzyskujemy informację, że tak, jesteśmy na środku. Nie wiemy kiedy, ale możemy założyć, że po jakimś czasie działania naszego kontrolera, sterownika, będziemy na tym środku i będziemy prosto ustawieni. Czyli to pozwala nam na określenie kątu, czyli że wiemy, że jesteśmy prosto, i odległości od ścianek, które w sumie mierzymy cały czas. Nie wiemy, w jakiej pozycji jesteśmy w tej osi, ale do tego możemy wykorzystać ścianę przed nami i dwa czujniki na wprost. Podejrzając do tej ściany, możemy wykorzystać to, że mierzymy odległość od tych ścianek i możemy tak sterować silnik obrotem robota, żeby wyprostować, żeby odległość na obu była taka sama. Wtedy wiemy, że jesteśmy w takiej i takiej odległości od tej ścianki i jesteśmy ustawieni prosto. Czyli są jakby takie punkty, w których możemy łatwo się skalibrować. No i tak jak mówiłem, możemy obrócić robota i tyłem,
tak jak tutaj jest pokazane, płaskim tyłem robota wjechać w ściankę, to też wiemy, że dotykamy tej ścianki i jesteśmy w tym miejscu. W tym miejscu w danej kratce, ale powinniśmy też pamiętać, gdzie jesteśmy w całym labiryncie, w której kratce. Dobra, czyli teraz od czego zacząć? Czyli takie podsumowanie lekkie. Na początek najlepiej zbudować prostą konstrukcję, która posiada podstawowe elementy i zacząć rozwijać oprogramowanie, ponieważ oprogramowanie jest jednak nie jest tak proste jak w innych robotach, na przykład Nightfallower czy Sumo. Najprostszy MicroMouse nie musi posiadać aż tak skomplikowanych algorytmów, ale co jest konieczne i co naprawdę, bez czego ten MicroMouse nie pojedzie? Potrzebna jest obsługa hardware, sterowanie silnikami, czyli jakaś pętla sprzężenia zwrotnego od enkoderów, to o czym rozmawiałem z Jędrzejem, co pozwala na płynne poruszanie się robota z daną prędkością. Możemy sterować sterownik PID, nastawić na to, żeby trzymał zadaną pozycję, ale jeżeli będziemy powoli przesuwać tą pozycję, to robot powoli będzie jechał, bo będzie cały czas śledził zadaną pozycję. Potrzebujemy generowanie trajektorii i ruch po nich. Generowanie trajektorii brzmi trudno, ale chodzi tak naprawdę o to, żeby na przykład wiedzieć, jak przejechać prosto. To żeby jechać prosto, potrzebujemy powoli się rozpędzić, jechać kawałek i powoli się zatrzymać. I cały czas mierzyć, ile jedziemy, ile przejechaliśmy. I potrzebujemy też tak samo umieć się obrócić, na przykład w miejscu. Łącząc te dwa ruchy, obrót i jazdę po prostu, dostajemy jazdę po łuku. Potrzebujemy to... Tak? Znaczy podejrzewam, że tak robisz, ale to można by powiedzieć, że ten, że jakby się w dwóch wymiarach, że tak powiem, podaje. W sensie, że to nie jest tak, że na lewe i prawe koło coś się podaje, nie? Przynajmniej na tym poziomie, tylko właśnie jazda prosto i skręcanie się w kółko. Tak, ale na to jest proste przeliczenie kinematyki robotów mobilnych. Można przeliczyć prędkości obrotowe kół na jazdę prosto, na prędkość translacyjną, czyli jak poruszamy się do przodu i tyłu, i prędkość obrotową. To są dwie przestrzenie, w których mamy, dla których w jedną i drugą stronę mamy jakieś przeliczenia. To jest to, o czym mówił Jędrzej, że u mnie sterownik silników steruje pojedynczymi kołami, czyli martwi się z jaką, na jakiej pozycji, czy tam z jaką prędkością kręci się lewe i prawe koło, ale wyżej zadaje, z jaką prędkością ma robot jechać do przodu i obracać się. I przeliczam, i po drodze sobie to przeliczam. Prosta lokalizacja względem ścianek, czyli to, co pokazałem przed chwilą. W sumie jakby robot jest, na początek może nawet wystarczyć uderzanie tyłem, znaczy dojeżdżanie tyłem robota do ścianki. I co kratkę będziemy wiedzieć, że o, mniej więcej tutaj jesteśmy. No i prosty algorytm rozwiązywania labiryntu. Niekoniecznie ten zalewanie, ale wystarczy reguła lewej i prawej ręki. Później może, jeżeli dobrze napiszemy to oprogramowanie, czyli powiedzmy warstwowo, można dokładać więcej algorytmów i kolejne warstwy oprogramowania, abstrakcji. Polecam programować tak, żeby wydzielać sobie jakieś warstwy abstrakcji, interfejsy, które możemy potem bez modyfikacji podmieniać. Te warstwy potem bez modyfikacji interfejsu możemy podmieniać. Oczywiście to wszystko się będzie rozwijać, wiadomo jak to jest. Dobra, jakieś tips and tricks znowu dla oprogramowania. Warto użyć system operacyjny czasu rzeczywistego dla embedded, na przykład FreeRTOS. Pozwala to nam na pseudo równoległość, robienie tasków czy wątków, i na pewno pozwala to na łatwiejsze rozwijanie oprogramowania, bo odpalając taki mikrokontroler na początek mamy tylko main i wydaje się, że możemy robić tylko jedną rzecz naraz, ale używając system operacyjny możemy stworzyć sobie powiedzmy wiele takich mainów, czyli wiele wątków, wątków, to się akurat nazywa w tym przypadku wiele wątków, które działają równolegle. Pseudo równolegle, bo tak naprawdę procesor nie potrafi robić wiele rzeczy, to nie jest wielorodzeniowy, ale nam się wydaje, że one się wykonują równolegle. Ważne jest też testowanie w czasie pisania kodu. Testowanie na robocie jest trudne. Jeżeli coś możemy przetestować na naszym komputerze bez wgrywania tego na mikrokontroler, to zróbmy. To bardzo pomaga. No i tak jak mówiłem, wydzielanie modułów, warstw w oprogramowaniu. Dobra, to teraz przejdę do przyjemnej rzeczy, powiedzmy. Co można osiągnąć, kiedy będziemy robić takie roboty? Na przykład w Konarze możemy pojechać do Japonii. Teraz chciałem pokazać po prostu parę zdjęć z Japonii. To jest widok z kamery samolotu do rzucania bomb. Tu jest widok z innej kamery samolotu, jak lądowaliśmy. Jedzenie. A to jest Tokio. Tokio jest olbrzymie. Fajnie, nie? Po to była ta prezentacja, tak? Tak, głównie po to. Ogólnie to była wycieczka turystyczna, ale cicho, nie mówiłem wam tego. No, widoczki ładne.
Tak, Tokio dalej jest naprawdę wielkie. To miasto ma około 100 km średnicy, oczywiście jest podzielone na mniejsze. To jest budynek, na którego w Japonii nie trzeba, że w ogóle sobie wjeżdżasz i oglądasz. Z góry tego budynku były przed chwilą zdjęcia, to też mnie zaskoczyło. To jest najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłem. Nasza wycieczka turystyczna robi zdjęcia. Po prawej jest To Rafał. jak Japończycy też tak Tak, robią. dokładnie, tylko że to my byliśmy Europejczykami w Japonii. Po prawej jest Rafał Cymiński, po lewej nasz jaśnie panujący nam kiedyś prezes, Michalak. Dokładnie, więc to jest bardzo ładne zdjęcie. A tu jest teren zawodów. O dziwo, byliśmy na tych zawodach. Wyglądało to dosyć kameralnie tak naprawdę, ale te zawody były ogromne. Tam było około 100 czy 150 mikromałsów, gdzie u nas w całej Polsce jest może 20, które startują gdzieś. Strefa serwisowa, jak widać, ludzie z różnych krajów. Dużo było dzieci. Dzieci, powiedzmy, ludzi młodszych od nas w liceum, gdzie u nich te zawody są czymś takim istotnym, ważnym i oni się naprawdę do tego przykładają. Mają ligi Mikromausa, gdzie w gimnazjach, nie wiem jak u nich się nazywają te szkoły, ale powiedzmy w takich gimnazjach, liceach, oni rozgrywają rozgrywki lokalne i potem osoby, które wygrały, jeżdżą na takie większe zawody. Mają związaną z tym jakąś kulturę, jak ze wszystkim w sumie w Japonii. No i tutaj Śmieszne. jest. A u nas masz w liceum tragizm w postaci Korwiana. Tak, i high school drama. Tutaj jest nasz prezes. Więcej zdjęć zawodów nie mam. Tutaj jest szybki pociąg Shinkansen, którym też jechaliśmy. On jedzie około 300 na godzinę. A tu jest trochę słabe zdjęcie, ale Shibuya. Jest to największe skrzyżowanie chyba na świecie, czy w Japonii, tylko nie wiem, czy ktoś by mi tu pomóc, bo nie pamiętam, ale przez to skrzyżowanie przychodzi bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeszcze jedno zdjęcie tego skrzyżowania, jest bardzo popularne. To jest to właśnie skrzyżowanie, które jest na każdym filmie w Tokio. Na każdym Na filmie, w którym jest Tokio. każdym vlogu gąciarza. Bardzo możliwe. Nie wiem, czy wiem, kto to jest gąciarz. No, sushi na wózeczkach, który przyjeżdża To do ciebie. same podwójnie. Który przyjeżdża do ciebie, jak zamawiasz na tym ekranie. No i Balbina. To już nie wiem, czy to było w Japonii, ale tak, to zawsze dołączam do naszych pięknych prezentacji. Dobra, tu są jakieś materiały. Może to po prostu w jakiś inny sposób potem wyślę. Wrzuciłem tutaj moje raporty z robotów, w których trochę opisałem swoje konstrukcje i linki do repozytoriów. Na jednym jest rakotwórczy kod, który to jest stary kod napisany w C, który w sumie rozwijałem od drugiego czy trzeciego roku studiów przez 2-3 lata. Teraz zacząłem pisać Mikromausa w C++ dosyć nowoczesnym i staram się to przełożyć z jednego na drugi. Gdzie szukać porad? Jak ktoś się chce coś zapytać, to zapraszam. Powstało także dużo pracy na temat Mikromausa w internecie. Myślę, że na Forbosie coś się znajdzie i tak dalej. No i to jest koniec prezentacji, ale teraz chciałbym wam pokazać trochę kodu, który naklepałem bardzo szybko. Sorry, jeśli mogę wtrącić, bo myślę, że to jest ciekawa kwestia. Co mnie zaintrygowało, to jak powiedziałeś, że byście w Japonii nawet byli w top 10, gdyby nie to, że tam coś robot widział, nie wiem, to A, zapomniałem o tym w ogóle powiedzieć, tak, jest ale ciekawe. labirynt troszkę inne. Nie mam jakby zdjęć dokładnych, tylko to jedno zdjęcie, ale to nie ma sensu nawet pokazywać. Labirynt w Japonii był troszeczkę inny. U nas używamy podłóg, które są gładkie i jakby odbijają światło, ale jak lustro, czyli światło odbija się, leci w drugim kierunku trochę. U nich ten labirynt był delikatnie pofałdowany i odbijał światło powrotem. I nasze czujniki nie były do tego przystosowane, powiedzmy, nie były skalibrowane. Pierwszy raz jeździliśmy na tym labiryncie. Tego rodzaju labiryncie. I nasz robot dojechał do mety, zeskanował labirynt, ale nie był w stanie przejechać szybkiego przejazdu, ponieważ jak wracał, zaczął widzieć fejkowe ścianki, czyli widział ścianki, których nie było w labiryncie, ponieważ światło odbijało się od podłoża i wracało do czujników. Taka schizofrenia robocza, Trochę tak. To jest też robotowa. sugestia, żeby w momencie, kiedy jedziemy na takie zawody, w sumie tego nie mogliśmy przewidzieć. I też mieliśmy bardzo mało czasu, nie zdążyliśmy tych czujników poprawić, ani chcieliśmy całego robota przeorywać, bo musielibyśmy po prostu delikatnie czujniki wykrzywić do góry, żeby nie widziały tyle podłoża. Dobra, to jeszcze szybko pokażę ten mój kod. Tak, tutaj widzicie? Idziemy? Tak. Dobra, napisałem kawałek kodu, którego wysłałem linka. Tutaj zrobiłem też takie zadanie właśnie. Przygotowałem zestaw testów i do napisania był algorytm w sumie przeszukiwania labiryntu. Testy polegają na tym, że mamy jakieś przypadki testowe,
udało mi się zrobić tak, że wczytywane są one w postaci pseudograficznej, dzięki czemu łatwo możemy sobie pozmieniać nawet te ścianki, zaraz zobaczyć, co się stanie. No i udało mi się ten algorytm zrobić. Czyli do napisania był Maze Solver. Tu. Oczywiście się teraz nie dokopię. OK, tutaj jest ten algorytm. Jak widać, kod jest napisany dosyć przejrzyście, czyli zalewamy labirynt, a potem na podstawie zalanego labiryntu robimy koniec algorytmu. Oczywiście tu jest dużo więcej jakby i jak to jest w środku zrobione, ale nie ma sensu. Powiększyłbyś trochę? Troszeczkę nie wiem jak. Ktoś wie, jak w C-Lion się powiększa. Ctrl plus? Nie, nie pomaga, to jest C-Lion. Ktoś wie, jak się powiększa. Help nie będzie jakiś kibin. Mam kartkę z helpem przed sobą, ale nie wiem, czy to pomoże. Ewentualnie po prostu wyślij potem screena i... Wiecie co, to repozytorium jest na stronie, wysłałem linka też wcześniej. Jest też w tej reprezentacji. Nie chcę omawiać bezpośrednio kodu, bo to nie ma większego sensu. Chciałem tylko pokazać, że coś jest zrobione i to działa. Czyli mamy te testy, w momencie kiedy odpalimy testy, one przychodzą. Mogę wykonać też test, który dokładnie robi... Nie chciałem debugować, chciałem puścić test, okej. I tu będzie chyba coś widać. Jak widać, wyznaczył jakąś trasę, algorytm. Tej ksiki to trasa i przeszukuje, tak? Ale chodzi o to, że tu właśnie zastosowałem to podejście z testami. Na początku napisałem sobie zestaw testów, akurat wykorzystuję tu G-test, nieważne jak zrobić testy, ale napisałem zestaw testów, czyli co oczekuję, że algorytm wykona, czyli w momencie, kiedy oczekuję, kiedy dostanie taki labirynt, który jest pustym labiryntem, zwróci mi, że udało mu się znaleźć trasę, czyli ok, i będzie ta trasa do tego miejsca i w środku jest sprawdzane, czy ta trasa jest poprawna. Przygotowałem parę takich przykładów testowych i w sumie potem napisałem algorytm, który realizuje wszystkie założenia tych testów. Dlaczego tak o tym mówię? Ponieważ to podejście z testami jest wygodne i dzięki temu używając tego kodu na mikrokontrolerze czy tam na naszym robocie, będziemy wiedzieć, że on działa i nie ma problemu, żeby ogarnąć ten algorytm przeszukiwania labiryntu. Dużo problemów znajdowałem dopiero, kiedy robot jechał po labiryncie, co było bezsensowne. Ponadto ten kod jest napisany w C++. Zacząłem używać tam powiedzmy C++ 17, to nie ma większego znaczenia, ale korzystam też z jakichś nowych feature'ów. Chodzi o to, że możemy używać ciekawych rzeczy, których w C nie ma i ten kod jest dużo bardziej przejrzysty. Na przykład napiszę sobie jakiś prosty przykład. Dummy. Powiedzmy, że chcemy zrobić mapę. Mamy klasę MazeMap, która ma jako template argument przyjmuje wielkość labiryntu. Powiedzmy, że nasz labirynt ma 5x5 pól. Zdefiniowaliśmy sobie mapę. Dalej. Chcemy teraz znaleźć najkrótszą ścieżkę. Oczywiście ta ścieżka musi znaleźć jakiejś zmiennej, czyli path. Zmienną path. No i mamy teraz klasę MazeSolver, która... Nie musimy już podawać wielkości labiryntu, ponieważ ona sobie wydedukuje to z argumentów. Podajemy mu mapę, czyli nasz Maze Solver wie, jaka jest mapa. Jaki masz problem? OK. Dobra, i teraz możemy... Nie podałem nazwy. Solver.solve, podaliśmy mapę. Oczywiście ta mapa po stworzeniu będzie pusta, ale chciałem tylko pokazać, że w C++ ten jakby zamiar tego, co chcemy zrobić, jest łatwiej przedstawić niż w C, gdzie w C naprawdę, żeby zrobić coś tak skomplikowanego, bez tego podejścia obiektowego, robi się trochę miszmasz. Oczywiście chyba, że ktoś umie naprawdę dobrze pisać w C, ale nie zawsze to jest OK. Czyli powiedzmy teraz mamy, skąd chcemy jechać, czyli na przykład chcemy dojechać z pola 0,0, czyli XY podaje współrzędne pola, na pole po przeciwnej stronie 4,4 i trasa zostanie zwrócona tutaj. Teraz, OK, teraz spróbuję to skompilować. Powinno się nie udać, ponieważ to jest właśnie feature z C++, który na przykład bardzo mi tego brakowało w C.
Chwileczkę. Tak, to jest to co, dokładnie, co chciałem zrobić. Nie można, ustawiłem w deklaracji tej metody, ustawiłem, że wynik zwracany nie może zostać zignorowany. No discard. Dzięki czemu możemy stworzyć bezpieczniejszy kod, ponieważ ktoś, kto używa tego kodu, nie może zignorować wartości zwracanej, a wartość zwracana może nam powiedzieć, czy wynik zapisać w jakiejś zmiennej. Mogę, oczywiście mogę go dalej olać, ale muszę go, ale przynajmniej wiem, że ta metoda coś zwraca. Tak? I dalej tą trasę możemy printować, co z nią zrobić. To się powinno zbudować. A, oczywiście dalej mam ustawione wszystkie możliwe warningi, więc mówi, że nie mogę tego, ale okej. Okay. Chodziło tylko o to, że chciałem pokazać, że użycie tego kodu jest proste, no i coś tu napisałem. Jeżeli ktoś chce, to może tego użyć po prostu, czy pomóc mi nawet rozwijać i to byłoby fajne. O to ja chcę. No to zapraszam, jest kod w internecie, nie? Ale musisz powiedzieć, co zrobić. No, to aha, nie, użyć, tak? Tak, jeżeli ktoś by chciał pomóc coś robić, no to też, możemy się dogadać. Ale nie teraz. Dobra, to chyba wszystko. A ile płacisz? Minus 10 zł za godzinę. Ty mi masz płacić. Aha. Dobra, chyba że ktoś ma jakieś jeszcze pytania, czy coś w tym stylu. Ale to wszystko. No nie będę się tu zagłębiał, pokazywał dokładnie, jak ten kod jest zrobiony. Ale na ten moment raczej nie ma większego sensu. Chociaż chodziło mi tylko o podejście, że ten kod jest naprawdę... nie tyle, że jest dobrze zrobiony, ale o podejście takie, żeby używać tych testów. No i starać się pisać jednak porządnie, to potem wraca do nas. Kod, który do Micromausa napisałem, na początku miał C, 8000 linii kodu, gdzie tak naprawdę większość to był badziew, który po refaktorze, czyli po poprawieniu miał 4000. Dopisałem jeszcze trochę, a teraz widzę, że to, co pisałem w C zajmowało 1000 linii, tutaj w C++ zajmuje 200. Ale oczywiście umiem lepiej programować, troszeczkę się nauczyłem też, więc tak czy jak nauczycie się sporo pisząc tego Micromausa. Dobra, to wszystko. Hej, hej, hej. Tak? No, o końcu mi mikrofon wstał, bo... Tak, chciałeś o coś zapytać. Tak, Czekałem na twoje pytanie, czy naprawdę czekałem na twoje pytanie. Bardzo się podpisuję pod tym. Znowu cię nie słyszymy. Adam. Teraz sobie popiszę. Korzystając z okazji, że jest cisza, wrzuciłam na sala 23 linki, po prostu twoje przypisałam, jakby ktoś chciał skorzystać bezpośrednio. No spoko, super. Nudziło ci się? Nie, robię sobie notatki. Adam, jesteś tam? Odnośnie tego Flatfilla, to robiłem sobie kiedyś, testowałem to sobie i zrobiłem sobie taki programik w Pythonie, co to Qcie pokazuje, jak to wygląda. Może jakby ktoś chciał zobaczyć, to mogę to spróbować teraz później. Tak, czemu nie? O, proszę, proszę, dawaj. Jak masz wizualizację, to spoko. Dobra. Nie wiem, czy ktoś pytanie do tego kodu, ale to no, nie ma sensu. Też się zagłębiał. Dobra, to przekazuję ci ekran. Nie, nie wiem, jak się to łączy. Znaczy ja mam pytanie, ale dosyć ogólne, dotyczące bardziej silników. Czy istnieje możliwość zamontować encoder na silniku, który nie ma obustronnego wału? Ja mam tak w robocie zrobione. Teraz czekaj, pokażę, zanim Jędrzej się omota, to ja pokażę szybko. Ja to bym musiał screen cały puścić. Dobra, dobra, to ja to omotaj się, a ja pokażę to, co koleżanka zapytała. Tak, to jak zobaczysz na tego robota, nie? On nie ma widać ekran? Mhm. On nie ma obustronnych wałów, a enkodery są na kołach. Tutaj na kole widać taką czarną obręcz.
Jest to obręcz magnetyczna, która po prostu posiada wiele malutkich magnesów dookoła. A tu, na, symetrycznie tutaj na kole pokażę, jest czujnik, który mierzy, jak ten magnes przesuwa się nad tym czujnikiem. I to jest encoder. To jest AS53 coś tam. Jest to dosyć dobry encoder, on ma 5000 impulsów na obrót, czyli jak to koło się obraca, zostaje 5000 impulsów. I dzięki temu robot jest dużo węższy, ponieważ silniki się w sumie stykają. A ciekawe, okej. Tak, są różne encodery, nie muszą być na... Encodery nie muszą być na tym wale w środku. Tylko wtedy jest problemem to, że jeżeli encoder na przykład ma 30 impulsów na obrót, no to będziesz mieć 30 impulsów na obrót koła, co jest za mało. Dlatego musiałem stosować encodery, które mają bardzo dużo impulsów na obrót koła, bo jeżeli są przed przekładnią encodery, no to tutaj robimy 1000 impulsów, 1000 obrotów, a koło robi na przykład 10 obrotów. Więc wtedy jest lepiej. Można stosować gorszy encoder, jeżeli go zamontujemy na wale silnika z tej strony przed przekładnią. Dobra. Jak coś, to mi zaczęło już to działać. Tylko... Dobra, dobra, już się wyłączam. Boka. Dobra, to mam to. Ten kod jest dosyć słaby i to wszystko było tak na szybko robione. A myślisz, że to co, co ja robię? Ale to mi pomogło bardzo znaleźć błędy w tym wszystkim. Czyli napisałeś testy wizualne. Tak, testy wizualne. I to mniej więcej jest, chyba każdy krok algorytmu leci, po prostu on za każdym razem, jak zobaczy nową ściankę, no to przechodzi przez wszystkie, puszcza właściwie tego flat fill'a chyba na całym labiryncie. I aktualizuje wszystkie właściwie tutaj odległości. No to dokładnie to, tak jak mówiłem, że, no, tylko, że za każdym razem, jak zmieni się mapa, którą posiadasz, to trzeba od nowa przeszukać, ale bardzo fajne. W sumie to tyle, dużo tu nie ma. To chyba da się klikać enter, to musi 10 dni. No i to właściwie tyle było. Ale przynajmniej widać mniej więcej, jak to działa. Tak. A można to jakoś prosto odpalić? Z Pythona wystarczy mieć? No tak, mi się zdaje i chyba PyQt. Możesz to wrzucić gdzieś, bo to jest bardzo fajna symulacja. Mogę to w sumie wrzucić, nie wiem na ile to zadziała, bo to jest trochę taki rak jak tam u ciebie. Spoko. Czasem rak jest dobry. To spróbuję to gdzieś wrzucić, ale sobie super. Wow. Dobra, to przejdę. Stop, stop. Stop, 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 stop. Dobra, to chyba to wychodzi, że wszystko, chyba że ktoś chce jeszcze coś powiedzieć, albo nie ma tu swobody, bym mógł powiedzieć, dodać, odjąć i podzielić. O, Agata. Cześć, Agata. Krzysiu, to możesz zamknąć posiedzenie i zaprosić wszystkich na piwo do siebie do domu. Ale tylko dwa zostały, już jedno wypiłem.